Zaraz będą. O nie, nie, nie. Tam jeszcze raz? Bo się prześwietliło, bo słońce wyszło. Dzień dobry, to w kolejnym odcinku na moim kanale. No nie da się, no nie da się nagrać. No patrz. Patrz. W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w stajni Podolin. I dzisiaj cały odcinek będziecie mieć z Podolina właśnie, bo tutaj mam pod opieką cztery konie, o ile się nie mylę. Julcie. Dobra, może nie będę wymieniać, bo zapomniałam imion, jak zwykle. Chciałam się z wami przywitać z Aiden, bo mi się najbardziej ona podoba tutaj. Ze wszystkich koni ma maść perłową, tak zwaną, i uwielbiam, to jest moja najlepsza, lubieńsza maść na świecie. No ty też jesteś ładny, ty też. Tak, koniu. Dzień dobry. Ona wygląda jak taki Andaluz, wersja, wiesz, ze szczotami mniejsza, nie? Maści szampańskiej perlino, tak zwanej perłowej, ma zielone oko. Zobaczcie, to jest przepiękne. Koń z zielonymi oczami. Przepiękna jesteś. Cała brudna, ale jesteś przepiękna. To jest koń dla Karola. Dzień dobry, lady. Dzień dobry, cześć. O, widzę, że się wy nie ten, niezbyt. Czekaj, bo jak ona idzie, to ja się trochę cyka. Ja cię biorę. Ja ją kradnę, proszę państwa, ja ją kradnę. Bierzemy Aiden. No. Dzisiaj z Julcią sobie popracujemy, bo mam zadanie Julcie zajeździć. Kurde, jak mi się to solnie podoba. Jak inaczej powiedzieć? Przyzwyczaić konia do siodła, może tak? Do jeźdźca. O, może tak będę mówić bardziej. No ja nie wiem, mi się nie podoba to słowo, zajeździć konia. Jak ono brzmi w ogóle, co myślisz? Bo nie będę jej zajeżdżać, tak? Tylko będziemy współpracować w końcu. Dobra, ten koń się szczurzy, więc nie wiem jak się obrócę, bo tamten też się szczurzy. Na 3-4 ty pójdziesz do tyłu, dobra? Mhm. A ja z nią wyjdę. Dawaj. Dobra. 3-4. Widziałeś? Tutaj jest walka o życie ze stada. Co tam będzie koń sztuczkowo ten. Nie, ale fajnie, fajnie. Dawaj, smajla. Jeszcze raz. Dobrze. Tak. Ona tak niewinnie podnosi to morz, nie wiem co chodzi. Dobra, będziemy teraz zakładać ci siodło i przyzwyczajać ją bardziej do siodła. Siodło już miała na sobie. O, patrz! Uśmiechnęła się. Super, Julcia. Siodło już miała na sobie, ale teraz będziemy częściej zakładać, żeby ją przyzwyczaić, tak? Potem do jeźdźca. Dawaj, uśmiech. Jeszcze raz. Patrz, super! Brawo! To normalnie konia nauczyłam się uśmiechać nawet nie w 5 minut. Dobra, chodźmy już. Super koń. Ale nie! Patrz. Gryzion ty jesteś. Zobacz. Tak. Teraz trochę się zajęła. Zaciekawiła. O, wiesz, takie ruchy, że wiesz, jak ktoś jej zarzuci, to przynajmniej się nie spłoszy kiedyś. Bo to nie wiadomo, wiesz, jak niektórzy. O. Tak. Patrz. Ciekawska. Ciekawska beczka jest będzie, tak. O, patrz, jak obylewa. Tu spędzi konia. Dobra. O! O mordy!
dobra. Takie wiesz, nie siłowo, tylko mową ciała, nie? Żeby powiedzieć jej koniu, dawaj chodź jeszcze raz. Tutaj fajne ćwiczenia mam dla ciebie, nie? Myślę, że skończę już trening, bo fajnie pracowała. Przede wszystkim dzisiaj pracowaliśmy nad spokojem u niej, bo ona jest taka za bardzo na te... za bardzo się frustruje i szybko bardzo się nudzi, jak widzicie. No wiadomo, że jest młodym koniem, ale nie, nikt z nią tak stricte nie pracował od samego początku, dlatego też się tak zachowuje poniekąd. Ale mam nadzieję, że się, że na dobre się będzie zmieniać. No widzicie, że jakby... Dopóki coś się dzieje, coś od niej chcę, to fajnie, jest chętna do pracować, ale jak już nic od niej nie oczekuję, to ona sobie myśli, a dobra, zajmę się czymś innym, nie? Nie potrafi jakby sama też ze sobą się zrelaksować, bo to też jest ważne. I na pastwisku myślę, że też ona jest taka, że szuka cały czas zajęcia. I trzeba dużo czasu jej poświęcić, żeby ona się... po prostu zrelaksowała, nie? Po prostu, żeby nie szukała żadnej odpowiedzi, której nie ma, tak naprawdę. Teraz na przykład nic od niej nie chcę i fajnie, o, żeby ona sama w sobie to zobaczyła, że jednak ten spokój może być fajny, nie? Nie zawsze człowiek oznacza jakieś zagadki nie do rozwiązania. O, tutaj widzicie, tak poszła sobie, okej. Okay. Znowu szuka zajęcia, nie? Bo jak widzicie, jak szukam z nią kontaktu fizycznego, to ona od razu jakby reaguje na to, nie? Konkretnego czynu nie zrobiłam, nawet nie machnęłam ręką, ona za mną idzie, po prostu się na nią popatrzyłam. I to jest właśnie rozmawianie z koniem bez słów tak naprawdę, nie? O, dobrze. Drapie. Patrz. Jaki pies normalnie. Mamy kolejnego konia do pracy, jest nią Ziwa. Ziwa, proszę bardzo, ona już jest starsza. Ziwcia kochana. Ziwcią już pracowałam. Bardzo fajna jest na wolności, uwielbia po prostu ćwiczyć na wolności z człowiekiem. Zresztą zaraz zobaczycie, jak się rozkręcimy. I Ziwę, no mam zadanie nauczyć jakichś sztuczek, żeby to był koń pokazowy tak zwany. Zobaczymy, czy mi się uda cokolwiek. No są sztuczki, jednym koniom łatwo przychodzą w 5 sekund, a innym na przykład w rok. No niestety zobaczymy, jak będzie z Ziwą. Tak, czy będziesz chętna? Tak, Ziwciu. Tak, dobrze, patrz. Jak zaczynamy pracę na smaczkach, to myślę, że 80%, 90% nawet koni. O, właśnie zaczyna szperać, jak pierwszy raz ćwiczy na pozytywnym wzmocnieniu, nie? No i co ja w takiej sytuacji robię? No, generalnie to staram się uspokoić konia, nie? Dopiero dostaję nagrodę, jak się uspokoi. Na początku to jest, o, bardzo ciężkie, widzicie, koń kombinuje,
chcesz się jak kopać nogą, wyrywać się, szarpać. I najważniejszy w tym wszystkim jest spokój tak naprawdę. O, właśnie. O, zobaczcie jak musiała, widzicie jak była napięta, jak musiała się odstresować, że się wyczerpała. Już nie wiedziała co zrobić, nie? Więc to jest, cały czas z nami gada, nie? O. Tak! I fajnie właśnie można dołożyć sobie kliker. No ja poczekam, dam jej szansę. Tak, to też jest odwrócenie uwagi, nie? I dopiero najważniejszy jest timing tak naprawdę, nie? Tym wszystkim. Tak. Żeby też nie kliknąć, bo ja teraz moje usta używam jako kliker, nie kliknąć w złym momencie, plus... Osły. Czyli pracuję pierwszy raz. Więc tak naprawdę nie znam jej charakteru, dopiero jej poznaję ją. Ale widzę, że już jest taka fajna, chętna. Mimo, że... Tak! Ej, próbuj, tak? Tak! Bo ty zawsze kończysz tak, że ja mam zad przed kamerą, nie? Aha. To sorry. Patrz, ja z nią w ogóle nigdy nie pracowałam, ja z nią pierwszy raz pracuję, nie? I jakby staram się bardzo zrozumiałe dla niej sygnały dawać, nie? Gdzie teraz pełen luz? Za Karolem! Musi energię, musi energię wyładować. Musi się ten wyżyć. No. Tak. Tam też się obudził. Nie, dobra. Przekupiłaś. Przekupiłam. Ale patrz jak się odpaliła, nie? Od razu ją puściłam, pobiegła, a ta zdzida, nie? My się z wami żegnamy już w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Żegnałem się z pięknym nowym usługiem Stajni Podolin. Jak chcecie więcej filmików ze Stajni Podolin, to dajcie łapka w górę. Nagram też może dla was taki fajny filmik opowiadający o tej stajni. Może przedstawię konie, które na przykład są takie wysokie tutaj. Najwyższy koń ze stajni, tak? No piękne jest. Super. No, więc my się z wami żegnamy i do zobaczenia. Pa, pa.